La chambre si noire que mes deux petits yeux n'arrivent pas à croire qu'ils sont heureux. Dis, est-ce que le jour chcemy bardzo gorąco, chciałbym wszystkich powitać na mistrzostwach drużynowych Wszechpolskich województw. Przyszedł ten zaszczyt przedstawienia Państwu naszej wybitnej zawodniczki Julii Kowalczyk, która w roku pozyskania, stulecia odzyskania niepodległości państwa polskiego zostanie za chwilę udekorowana pucharem. Panowie prezesi, szanowni państwo, uczestnicy mistrzostw. Ja mam zaszczyt dzisiaj w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy przekazać wskazanej przez Związek Polskiego Judo zawodniczce puchar. Puchar, który w stulecie odzyskania niepodległości trafia do wyróżniającej się osoby, która uprawia na co dzień judo. Cieszę się, że jesteśmy tutaj dzisiaj na warszawskiej Pradze Południe, że mogę ten puchar wręczać w Państwa towarzystwie, w towarzystwie uczestników mistrzostw sędziów. Wszystkim uczestnikom mistrzostw życzę, żebyście zdobywali co najmniej tyle sukcesów, ile zdobyła ich do tej pory Julia, żeby ona była dla Was przykładem i żeby kolejne nagrody i puchary trafiały w Wasze ręce. A jeszcze raz w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy gratuluję i życzę kolejnych sukcesów i wierzę, że takich miłych momentów jeszcze pani Julia ma przed sobą bardzo wiele, czego z całego serca życzę. A ja bardzo proszę o zabranie głosu naszą laureatkę Julię Kowalczyk. Bardzo serdecznie. Przemawianie nigdy nie było moją mocną stroną, zawsze sprawiało mi to wiele trudu, także będzie krótko i zwięźle. Chciałam bardzo podziękować. Jest mi niezmiernie miło, że to właśnie ja zostałam wyróżniona i mogę zabrać ze sobą do domu ten wyjątkowy puchar. Puchar z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Judo to sport indywidualny, ale w pojedynkę sami niczego nie wspieramy. Także chciałam podziękować tym, z którymi mam możliwość współpracować na co dzień, którzy pomagają mi dążyć do wyznaczonych celów i spełniać moje marzenia. Mojemu trenerowi klubowemu Arielowi Kruszce, trenerowi kadry narodowej seniorów i seniorek judo panu Mirosławowi Błachnio oraz wszystkim tym, z którymi miałam możliwość pracować na przestrzeni lat. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Des classes arrivera demain. Après l'école qui passe, les vacances reviennent. Dis, est-ce que